Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa na kolejnym webinarium Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, największego stowarzyszenia zrzeszającego firmy rodzinne w Polsce. Ja się nazywam Ewa Szczecińska-Budziak, jestem członkiem tego stowarzyszenia już od wielu, wielu lat i mam przyjemność moderować dzisiaj webinarium dla Państwa. Tematem naszego dzisiejszego webinarium jest wsparcie dla przedsiębiorców w walce z inflacją, pożyczka antyinflacyjna Agencji Rozwoju Przemysłu. Z Agencją Rozwoju Przemysłu mamy przyjemność i zaszczyt prowadzić już trzecie webinarium. Nasze stowarzyszenie, oprócz tego, że tak jak powiedziałam, zrzesza firmy rodzinne i jest największą organizacją tego typu w Polsce, prowadzi szereg projektów, szereg realizacji, prowadzimy różne wydarzenia, eventy na skalę całego kraju, ale jednym z naszych takich głównych działań jest edukacja. I jedną z tych form edukacji są webinaria. Prowadzimy je bardzo regularnie, mniej więcej co tydzień, zazwyczaj w czwartki o godzinie 11, tak jak dzisiejsze. I raz jeszcze bardzo serdecznie Państwa na to webinarium zapraszam. Cieszę się, że jesteśmy w tak licznym gronie i pozwolę sobie już przedstawić naszych dzisiejszych gości. Gościmy dzisiaj pana profesora Konrada Trzonkowskiego, który jest zarządzającym PRP. Gościmy panią Monikę Konofał, która jest dyrektorem Centrum Obsługi Przedsiębiorców ARP SA we Wrocławiu i pana Rafała Bałę, który jest menadżerem do spraw transakcji leasingowych ARP Leasing spółka z o.o. Dzień dobry. Oddaję państwu głos. Dzień dobry jeszcze. Dzień dobry Państwu, nazywam się Konrad Trzonkowski, jest mi bardzo miło spotkać się dzisiaj z Państwem. Witamy ponownie w Agencji Rozwoju Przemysłu. Szanowni Państwo, żeby dzisiejsza prezentacja, dzisiejsze spotkanie miało charakter taki bardziej interdyscyplinarny, może kilka słów na temat samej inflacji, na temat ujednolicenia naszej wiedzy, naszego postrzegania, no dlaczego mamy inflację, dlaczego tą inflację mamy aż tak wysoką obecnie i dlaczego ona nastręcza tak dużo kłopotów przedsiębiorstwom funkcjonującym właśnie w realiach takiego skokowego wzrostu cen. Szanowni Państwo, procesy inflacyjne w Polsce mają bardzo zróżnicowane korzenie. Obserwujemy inflację krajową, inflację zagraniczną, popytową, podażową, ale wystarczy taka bardzo krótka, nawet dwuletnia retrospekcja, aby zobrazować przyczynę skokowego wzrostu inflacji właśnie ponad tą strategię, którą określił Narodowy Bank Polski, czyli strategię, na bazie której inflacja powinna poruszać się w granicach maksymalnie 2,5% rocznie plus minus 1%. Ten cel jest traktowany jako poziom zdrowej inflacji. To bardzo istotne. Dla przypomnienia, w latach 2015-2016 notowaliśmy w Polsce deflację, czyli mówiąc językiem ogólnym, ujemną inflację, a na początku roku 2019 inflacja oscylowała w okolicy tylko 0,7% rocznie, wzrost tej inflacji, a dla kontrastu w lipcu 2000 roku wynosiła aż 11,6%, czyli była bardzo wysoka. No i teraz pojawia się oczywiście pytanie, dlaczego pojawił się aż tak duży wzrost inflacji obecnie. Dotychczasowa proaktywna polityka fiskalna, czyli te transfery budżetowe, które obserwujemy w ostatnim czasie, 300+, 500+, 13, 14 emerytura, bony turystyczne wprowadzone w okresie pandemicznym, podwyżki płacy minimalnej, obniżenie wieku emerytalnego, to wszystko wsparte także luźną polityką monetarną, czyli niskimi stopami procentowymi, które w okresie wczesnym pandemii, pojawienia się pandemii zostały obniżone wręcz do poziomu prawie 0%, przyniosły wraz z dobrą koniunkturą zagraniczną, gospodarczą koniunkturą zagraniczną, istotny wzrost konsumpcji krajowej. Ta konsumpcja krajowa pociągnęła za sobą silne spadki bezrobocia, czyli pojawił się obserwowany jeszcze w tej chwili rynek pracownika. Niedostatek podaży pracy generował w gospodarce coraz większą presję płacową, która obecnie przeradza się już w taką wczesną fazę spirali płacowo-cenowej. Następnie, począwszy od roku 2020, kiedy to nastał czas pandemii, ten czas skutkował tak naprawdę krótkotrwałą recesją, okresem obaw, okresem tarcz antykryzysowych,
pojawiły się jednocześnie skumulowane nadwyżki kapitałowe na skutek braku możliwości wydatkowania zgromadzonych podczas lockdownów dochodów gospodarstw domowych. Pracownicy mimo epidemii zachowali mimo wszystko w większości miejsca pracy, zachowali także wynagrodzenia, które właśnie skumulowane w okolicach piku wyniosły nawet około 105 miliardów złotych. I właśnie wykreowany przez te pierwsze lockdowny w roku 2020 wzmożony popyt na skutek wspomnianych tych nadwyżek, skumulowanych nadwyżek gotówkowych, natrafił jednocześnie na ograniczenia podażowe, bo były zamykane fabryki, były niepracujące porty, lotniska, pracownicy na kwarantannie, nadwyrężone łańcuchy dostaw. To wszystko przełożyło się na krótkotrwałe ograniczenia produkcji, czyli brak dopasowania struktury popytowo-podażowej na rynku, czyli pojawiła się tak naprawdę taka swoista anomalia. Do powyższego, czyli do tego, o czym wspomniałem, dołączyły także czynniki geopolityczne związane ze wzrostem cen gazu, ropy naftowej, węgla, uprawnień emisyjnych. No i właśnie to jest ta inflacja importowana. To dosyć trudny temat dla takiej małej gospodarki otwartej przy pełnym zatrudnieniu, którą w tej chwili jest Polska. Przy pełnym zatrudnieniu, no bo bezrobocie wynosi około 5%, 5,4% ostatnio rejestrowane bezrobocie. Jedynymi mechanizmami obrony przed takim skokowym wzrostem inflacji są właśnie wcześniej zarządzone te kwestie zarządzone odpowiednią polityką monetarną, o tym wspominałem, a także kurs walutowy. Jeżeli drożeją dobra w innych krajach, to aby ich cena nie rosła u nas, kurs naszej waluty powinien być skorelowany ze wzrostem innych kursów. W ostatnim czasie niestety stało się odwrotnie. Polski złoty stopniowo się osłabiał, stopniowo deprecjonował na rynku walutowym. Wspieraliśmy oczywiście tą deprecjacją złotówki eksporterów, ale niestety podbijało to ceny już i tak globalnie rosnących cen dóbr importowanych. I te wszystkie czynniki inflacjogenne skumulowały się w jednym momencie tak naprawdę, w drugiej połowie roku 2021. I tak naprawdę, jeżeli zastanowilibyśmy się na temat tych agregatów, które właśnie spowodowały taki skokowy wzrost inflacji, to na pewno ta anomalia popytowo-podażowa można byłoby szacować, że spowodowała wzrost około 3,5%. Jeżeli chodzi o kwestię inflacji importowanej, czyli wzrost cen surowców kopalnych, o których wspominałem, no to jest dodatkowe około 2,5%. No i jeszcze kwestia waluty, to jest zapewne przekłada się na wzrost inflacji około 1,5%. I to wszystko skumulowane razem powoduje, że no, niestety za grudzień ta inflacja wyniosła już około 8,6% rok do roku. Także w krótkich słowach, no, z tą inflacją niestety musimy sobie w jakiś sposób poradzić. Poradzić sobie szczególnie z perspektywy tego, że wielu przedsiębiorców rozpoczęło konkretne inwestycje, rozpoczęło konkretne przedsięwzięcia jeszcze w okresie, kiedy ta inflacja była na poziomie akceptowalnym i nie powodowała problemów z realizacją konkretnych budżetów czy zamierzeń, zarówno inwestycyjnych, jak i związanych z bieżącym funkcjonowaniem firmy. Natomiast ten skokowy wzrost inflacji, o tym dzisiaj pewnie jeszcze kilkukrotnie będziemy mówili podczas prezentacji, spowodował bardzo duże problemy z realizacją tychże przedsięwzięć, zarówno od strony budżetowej, no bo w naszych budżetach założyliśmy sobie, że zakupimy konkretne materiały, transport, zapłacimy pracownikom określone pieniądze, natomiast no niestety wzrost oczekiwań po drugiej stronie spowodował, że w tej chwili musimy w tych budżetach znaleźć dodatkowe środki. I o tym opowiemy podczas dzisiejszej prezentacji, skąd właśnie takie środki można by było zorganizować za pośrednictwem Agencji Rozwoju Przemysłu. Poproszę o drugi slajd. Jeżeli chodzi o Agencję Rozwoju Przemysłu, Szanowni Państwo, to tak bardzo krótko w kilku liczbach. Jesteśmy 100% spółką Skarbu Państwa. Jesteśmy już podmiotem, który jest w pełni ukształtowany na rynku. W poprzednim roku obchodziliśmy 35-lecie funkcjonowania. Jesteśmy podmiotem, który ma ukształtowaną strukturę bilansową. Wartość kapitału, która została wskazana na slajdzie na poziomie prawie 9 miliardów złotych, to jest cyfra, która odzwierciedla
rzeczywistość roku poprzedniego. Zapewne rok 2021 zamkniemy bilansowo z sumą wykraczającą 10 miliardów, ponad 10 miliardów złotych. Szanowni Państwo, posiadamy też grupę kapitałową, którą aktywnie zarządzamy. W skład tej grupy w nadzorze pośrednim, bezpośrednim wchodzi około, w tej chwili około ponad 150 podmiotów. Są to podmioty bardzo duże, typu Stocznia Gdańska, typu Polregio, ale są też mali, średni, małe, średnie przedsiębiorstwa, którymi aktywnie zarządzamy w procesach restrukturyzacji bardzo często i także wspieramy taką bieżącą działalność. Szanowni Państwo, jeszcze krótkie podsumowanie roku 2021. Mimo turbulencji na rynku, mimo bardzo niskich stóp procentowych, bo jeżeli mówimy o działalności finansowej, to stopy procentowe bardzo mocno oddziałują na rentowność przedsiębiorstw, czy to banków komercyjnych, czy także takich instytucji jak ARP. Mieliśmy świetne wyniki. Liczba udzielonych pożyczek, jak widzą Państwo na slajdzie, przełożyła się finalnie na saldo na koniec okresu i na wzrost przychodów na poziomie około 23% rok do roku. Można śmiało powiedzieć, że średnio co drugi dzień w roku 2021, średnio co drugi dzień roboczy udzielaliśmy pożyczki w wysokości około 4,7 miliona złotych. Notując przy tym bardzo dobrą jakość portfela, bo tutaj też dzisiaj będziemy o tym pewnie kilkukrotnie mówili. Pożyczamy, ale pożyczamy na warunkach komercyjnych. Pożyczamy biorąc zabezpieczenia, pożyczamy pobierając także oczekując odpowiedniej premii za ryzyko, czyli marży. Jeżeli chodzi o kompleksową strategię finansowania przedsiębiorców w ARP-ie, mamy trzy takie główne ramiona, trzy takie główne filary, na bazie których współpracujemy z firmami. Pierwsza to jest ta działalność finansowa, o której mówimy dzisiaj i którą reprezentujemy tutaj wspólnie z koleżanką i kolegą. Druga część działalności to jest działalność restrukturyzacyjna. Wchodzimy w bardzo trudne restrukturyzacje także w ramach programu Polityka Nowej Szansy, gdzie wspólnie z przedsiębiorcami przygotowujemy konkretne programy restrukturyzacji, finansujemy te programy restrukturyzacji, a następnie uczestniczymy w realizacji tychże programów restrukturyzacji. I trzeci element tutaj, jeżeli chodzi o kwestie naszej działalności korporacyjno-finansowej, to jest działalność inwestycyjna. Działalność inwestycyjna skoncentrowana w głównej mierze w naszych strefach ekonomicznych, w których wspieramy przedsiębiorców, którzy chcą ulokować swoje fabryki, swoje zakłady produkcyjne przy użyciu odpowiednich tarcz podatkowych, które do tego celu zostały przygotowane w ramach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. Zarządzamy dwiema takimi strefami, strefą mielecką i strefą tarnobrzeską, goszcząc także w tych strefach dużych inwestorów globalnych. Jeżeli chodzi o działalność finansową, tą działalność finansową, o której dzisiaj będziemy Państwu mówili przy okazji prezentacji nowego produktu, w ramach tej działalności finansowej pożyczamy pieniądze na zasadach komercyjnych, tak jak wspomniałem, na zasadach bardzo podobnych do działalności banków komercyjnych. Jednakże nasza działalność, oby nie była, że tak powiem, takim powieleniem działalności banków komercyjnych, staramy się komplementarnie uzupełniać potrzeby rynkowe związane z dostarczeniem kapitału. Pożyczamy obrotowo, pożyczamy inwestycyjnie. Dlaczego powiedziałem o tym, że uzupełniamy sektor bankowy i nie robimy tego samego, co banki komercyjne? Dlatego, że staramy się szyć na miarę, mówiąc wprost. Staramy się pożyczać dłużej niż może pożyczyć rynek, na dłużej niż może pożyczyć standardowy rynek finansowy. Staramy się pożyczać przy być może mniejszym wkładzie własnym niż jest to oczekiwane przez Komisję Nadzoru Finansowego i regulacje prawa bankowego. Staramy się inaczej, bardziej, mniej systemowo rozpoznawać wartość, jakość i egzekwowalność zabezpieczenia, które jest nam oferowane. Jeżeli chodzi o pozostałą gałąź, niezwykle istotną gałąź produktową, dzisiaj będziemy też o tym mówili, to leasing. Posiadamy własną spółkę leasingową ARP Leasing, która może zaoferować pełne spektrum leasingu operacyjnego, finansowego,
także w uzasadnionych przypadkach leasingu zwrotnego. Posiadamy usługę faktoringową, czyli jesteśmy w stanie skupować faktury, skracać cykl konwersji gotówki w przedsiębiorstwie właśnie w takiej dosyć bezpiecznej strukturze z faktoringiem ubezpieczonym. Wspieramy także systemowo państwo polskie w przypadkach kryzysowych, czyli w przypadkach kryzysowych takich jak powstanie epidemii COVID-19 i wpływ tej epidemii na funkcjonowanie gospodarki. No i najnowsza oferta, o tym dzisiaj będziemy mówili, dzisiaj pani dyrektor Monika Konofał o tym powie w szczegółach, to oferta antyinflacyjna. Szanowni Państwo, jesteśmy dostępni od całkiem niedawna, bo od 2 lat już ogólnopolsko. Wcześniej Agencja Rozwoju Przemysłu koncentrowała się i operowała z perspektywy kwatery głównej w Warszawie. W tej chwili jesteśmy obecni już w centrach obsługi przedsiębiorców w 7 największych miastach Polski. Dalej się rozwijamy z perspektywy zaplecza, dalej się też rozwijamy geograficznie. To nie jest jeszcze ostatnie słowo, które chcielibyśmy powiedzieć. I tyle słowem wstępu z mojej strony. Poproszę o krótki film, a po filmie oddam głos pani dyrektor Monice Konofał, która już w szczegółach opowie o naszej ofercie antyinflacyjnej. Na ten moment dziękuję za uwagę. Poprosimy o film. O, dziękuję bardzo. Poznaj ofertę Agencji Rozwoju Przemysłu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Skorzystaj z możliwości finansowania swoich inwestycji. Wspieraj swój biznes naszym International Desk. Zabezpiecz swoje transakcje faktoringiem. Skorzystaj z leasingu maszyn i linii technologicznych. Odwiedź nasze centra obsługi przedsiębiorców. Sprawdź ofertę dla swojej firmy już dziś na www.arp.pl. Bardzo dziękuję panie dyrektorze. Szanowni państwo, witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Monika Konofał i mam przyjemność kierować pracą Centrum Obsługi Przedsiębiorców we Wrocławiu, Agencji Rozwoju Przemysłu i tym samym współpracować z państwem, a szczególnie z tymi firmami, które swój biznes prowadzą na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego. Drodzy przedsiębiorcy, za nami, tak jak mówił dyrektor, mój przedmówca, pan dyrektor Konrad Trzonkowski, za nami ciężkie 2 lata. Najpierw COVID i ciężki rok 2020, gdzie praktycznie przez większość roku nie można było prowadzić swoich działalności. Większość firm zmagała się z przerwanymi łańcuchami dostaw, z ogromnym problemem utrzymania w ogóle bieżącej, codziennej płynności finansowej. I przychodzi rok 2021. Wydawać by się mogło, że powoli będziemy wychodzić z kryzysu, a jednak gospodarka zacznie się normalizować, ale niestety ostatni kwartał roku pokazuje, że niestety łatwo nie będzie. I tutaj inflacja, rosnąca inflacja, ogromna presja inflacyjna pokazuje kolejne trudności. Rosnące ceny energii, gazu, surowców, materiałów budowlanych, rosnące oprocentowanie kredytów bankowych. Ogólnie koszty życia drożeją w niebywale szybkim tempie. Prowadzenie przedsiębiorstw na co dzień w bieżącej, normalnej, codziennej działalności zaczyna być problematyczne. Pod dużym znakiem zapytania stają rozpoczęte i niedokończone inwestycje. Założone budżety inwestycyjne przestają się spinać. Ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli swoje inwestycje, zaczynają mieć problem z ich finalizacją w ówczesnych realiach kosztowych. I tutaj właśnie Agencja Rozwoju Przemysłu, po raz kolejny łamiąc schematy standardowego finansowania korporacyjnego, wychodzi ze wsparciem dla małych i średnich przedsiębiorstw, wprowadzając pożyczkę antyinflacyjną z gwarancją portfelową Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Ten instrument wsparcia oferujemy w 2 takich formułach. Jak Państwo widzicie tutaj na slajdzie, jest to pożyczka antyinflacyjna na wsparcie bieżącej, codziennej działalności związanej ze wzrostem właśnie kosztów surowców, materiałów, kosztów transportu, a w drugiej formule na sfinansowanie już rozpoczętych inwestycji w sytuacji przekroczenia budżetu projektu w wyniku właśnie wzrostu cen materiałów budowlanych, kosztów transportu oraz innych kosztów mających wpływ na realizowaną inwestycję. W obu tych finansowaniach dysponujemy ogromnymi możliwościami, dużym budżetem i indywidualnym podejściem do każdej zgłaszanej nam potrzeby finansowej przez państwa. Tak jak mówił właśnie dyrektor Konrad Trzonkowski, działamy w oparciu o indywidualnie zgłaszane przez państwa potrzeby. Jesteśmy w stanie uszyć produkt na miarę zgłaszanych przez państwa potrzeb.
I to właśnie Państwo zyskujecie, finansując się u nas w Agencji Rozwoju Przemysłu ponad standardowym rynkiem komercyjnym. Przede wszystkim właśnie indywidualne podejście, brak ograniczeń poprzez prawo bankowe, bo przypominam, że Agencja Rozwoju Przemysłu nie działa w oparciu o prawo bankowe. Finansujemy nawet wtedy, gdy banki nie chcą lub nie widzą możliwości finansowania danego przedsiębiorcy. My widzimy takie możliwości i ratujemy przedsiębiorcę. Stanowimy, tak jak właśnie powiedział mój przedmówca, swoiste uzupełnienie oferty bankowej. Nie konkurujemy z bankami, lecz się wzajemnie uzupełniamy. Kolejne argumenty przemawiające za finansowaniem w Agencji Rozwoju Przemysłu to to, że mamy bardzo dużą przyznawalność. Finansujemy w przypadku pożyczki antyinflacyjnej i nie tylko, ale przede wszystkim chciałabym się tutaj skupić w tym momencie na pożyczce antyinflacyjnej, ponieważ ona jest naszym najnowszym produktem i myślę, że najbardziej Państwu w tym momencie potrzebnym, to finansujemy na długie okresy, w tym z długim okresem karencji, nawet do 15 miesięcy w spłacie rat kapitałowych. Właśnie ten okres przy pożyczce antyinflacyjnej, inwestycyjnej rozłożymy tak, aby spłata rozpoczęła się w momencie zakończenia inwestycji, czyli w momencie, kiedy inwestycja przestanie być już inwestycją, a zacznie na siebie zarabiać. Zakładamy długi okres spłaty, bo aż 10-letni i dużą wielkość finansowania, nawet do 10 milionów. W przypadku wsparcia obrotowego na bieżącą działalność, pożyczką inflacyjną sfinansujemy braki środków pieniężnych nawet do 48 miesięcy. Te długie finansowanie inwestycyjne zabezpieczymy gwarancją portfelową Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego. I to jest takie nowum na rynku finansowym, ponieważ zazwyczaj rynek finansowy przy długich okresach kredytowania wymaga zabezpieczenia hipotecznego. My od tej hipoteki odchodzimy. Pierwszym podstawowym zabezpieczeniem w przypadku finansowania inwestycyjnego, antyinflacyjnego będzie gwarancja Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego z pokryciem finansowania do 70% wielkości pożyczki. Reszty zabezpieczenia, czyli 50%, poszukamy z przedsiębiorcą i instytucją finansującą pierwotnie inwestycję w aktywach firmy, w zestawach rejestrowych, w środkach trwałych. Dlaczego 50%? Ponieważ całość zabezpieczenia, którego wymagamy my, wymaga standardowy rynek komercyjny, to jest 120% wielkości finansowania. Za udzielenie gwarancji portfelowej Agencja Rozwoju Przemysłu rozliczy się z EFG, czyli Europejskim Funduszem Gwarancyjnym. Przedsiębiorca nic za to nie zapłaci. Przedsiębiorca nic nie zapłaci również za rozpatrzenie wniosku. Nie pobieramy żadnych opłat za wcześniejszą spłatę bądź niewykorzystanie całości finansowania. Co jest ważne, do końca pierwszego kwartału tego roku nie pobieramy również żadnych opłat z tytułu podstawienia Państwu środków finansowych. Przepraszam, to jest taka promocja do końca kwartału, do końca pierwszego kwartału tego roku, ponieważ od 1 kwietnia kwota przyznanej pożyczki będzie pomniejszona o niewielką sumę, ale jednak już to jakiś tam koszt będzie i ta pożyczka będzie pomniejszona o 0,2% wielkości przyznanego finansowania. I to nie jest prima aprilis. Dlatego spieszcie się Państwo i składajcie wnioski. To, co jeszcze nas wyróżnia, to przy ustanawianiu zabezpieczenia, jeżeli wartość aktywa trwałego na to pozwala, wpiszemy się na drugim miejscu w księdze wieczystej. I teraz dla kogo jest ten produkt? Dla kogo jest ten produkt? Produkt jest dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm, których roczne obroty są na minimalnym poziomie 4 milionów złotych. Firmy muszą rozliczać, prowadzić pełną księgowość i działalność musi być prowadzona od minimum 30 miesięcy. To jest wymóg Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego, że działalność musi być prowadzona od minimum 30 miesięcy. Jakich dokumentów będziemy wymagać? Oprócz oczywiście sprawozdań finansowych za 2019 i 2020 rok, niezbędne są dla nas wyniki 2021 roku. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że rok 2021 nie jest jeszcze rachunkowo zamknięty, ale zakładamy, że na bazie wstępnych wyników za 2021 rok przedsiębiorca będzie w stanie wykazać się rentownością prowadzonej działalności.
Tak jak wspomniałam wcześniej, ta rentowność z racji inflacji może być w przyszłości zakłócona, ale chcemy być pewni, że ta działalność, którą do tej pory przedsiębiorca prowadził, była strukturalnie zdrowa. No i oczywiście przedsiębiorca nie może być w restrukturyzacji czy w windykacji od innych podmiotów. Nie może być też w sytuacji trudnej na dzień 31 grudzień 2019 rok. Drodzy Państwo, i tutaj zbliżamy się już do przedsiębiorców poszkodowanych COVID-em, dla których również jest pożyczka antyinflacyjna w obu wcześniej omówionych formułach. Rozpatrując wniosek o pożyczkę antyinflacyjną w przypadku przedsiębiorców poszkodowanych skutkami pandemii, będziemy analizować sytuację firmy troszeczkę inaczej. Inne podejście będzie do firmy dotkniętej COVID-em, a inne będzie podejście, inny sposób analizowania sytuacji finansowej firmy w przypadku firmy, której COVID nie dotknął. Dla przypomnienia, jakie firmy kwalifikowały i kwalifikują się do wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej? Firmy, które na koniec 2019 roku nie były w sytuacji trudnej, osiągnęły za 2019 rok zysk operacyjny i dodatnią EBITDA, czyli firmy rentowne przed wybuchem pandemii COVID-19. Firmy, które skutki pandemii odczuły w spadku przychodów z tytułu sprzedaży towarów czy usług w 2020 roku. Wsparcie antykryzysowe jest dla firm małych, średnich i tutaj w tym przypadku także dużych firm, których roczne obroty są na poziomie minimum 4 milionów i firmy muszą rozliczać się w oparciu o pełną księgowość. Niestety na ten moment nie mamy jeszcze możliwości, cały czas nad tym pracujemy, ale na ten moment jeszcze nie mamy możliwości, żeby móc finansować przedsiębiorców rozliczających się na książce przychodów i rozchodów. Tak jak Państwo widzicie na slajdzie, w ramach tarczy antykryzysowej Agencja Rozwoju Przemysłu otrzymała 1 700 000 000 zł. Posiadamy jeszcze środki finansowe, posiadamy jeszcze ten budżet na wsparcie finansowe w ramach tarczy antykryzysowej i zachęcam do składania wniosków. Na jaki cel udzielamy wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej? Na wypłatę wynagrodzeń, na dofinansowanie deficytu w kapitale obrotowym, na spłatę rat kredytowych, na dokończenie rozpoczętych przed pandemią inwestycji, na, tak jak na początku wspominałam, łagodzenie negatywnych skutków inflacji, czyli właśnie pożyczkę antyinflacyjną zarówno w formule obrotowej, jak i inwestycyjnej, a także na spłatę rat leasingowych, na refinansowanie leasingów, ale o tym szczegółowo opowie ekspert z naszej spółki zależnej ARP Leasing, któremu za chwilę przekażę głos. Drodzy Państwo, czym charakteryzują się nasze instrumenty wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej ponad standardowym rynkiem komercyjnym? Na pewno długim okresem finansowania. Na standardowym rynku komercyjnym nie ma finansowania obrotowego na okres 5 lat, a jak do tego doliczymy długi, bo 15-miesięczny okres karencji, uzyskamy ponad 6-letni okres finansowania bieżącej działalności przedsiębiorcy. Przypomnę, że dzięki tej pożyczce sfinansujecie Państwo praktycznie wszystkie bieżące potrzeby Waszej działalności, w tym również potrzeby dotyczące na przykład zatowarowania. Szanowni Państwo, gdy powstały pierwsze centra obsługi przedsiębiorców, między innymi te we Wrocławiu, którym właśnie kieruję, nikt jeszcze nie wiedział, że będziemy się mierzyć z pandemią i jej skutkami. Zanim zaczęliśmy oferować Państwu pakiety wsparcia antykryzysowego, oferowaliśmy małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom również standardowe finansowanie obrotowe, inwestycyjne czy restrukturyzacyjne. I tak jak Państwo tutaj widzicie naszą komplementarną ofertę finansową, my nadal posiadamy w swojej palecie produktowej standardowe finansowanie obrotowe, inwestycyjne czy restrukturyzacyjne i również mocno zachęcam te firmy, które, mówiąc kolokwialnie, COVID nie dotknął, do finansowania swoich potrzeb inwestycyjnych czy obrotowych właśnie u nas. Ze swojej strony gwarantuję, że każda potrzeba zostanie wnikliwie rozpatrzona przez dedykowany zespół ekspertów. W każdym centrum obsługi przedsiębiorców eksperci każdego dnia pomagają, doradzają, służą fachową pomocą tym wszystkim Państwa, którzy się do nas zgłaszacie. To właśnie
W naszych centrach obsługi przedsiębiorców powstają pierwsze wstępne analizy Państwa wniosków. Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji, dobieramy odpowiednią strukturę finansowania, dlatego zachęcam do kontaktu. Na ostatnim slajdzie pokażemy, gdzie Państwo znajdziecie kontakt do nas. Na pewno na naszej oficjalnej stronie www.rp.pl, ale także na portalach społecznościowych, no i będzie też wyświetlony slajd, na którym będzie pokazany mail i numer telefonu. Z doświadczenia widzę, że pewną trudność sprawia przedsiębiorcom zgłaszającym się do nas właściwie jedyny dokument, którym jest, który troszeczkę różni jakby nas od wymagań standardowego rynku finansowego, i tym dokumentem jest plan wpływów i wydatków na najbliższe 12 miesięcy finansowania. I tę pomoc wypełnieniu tego dokumentu uzyskacie również Państwo u naszych ekspertów. Dzięki tak naprawdę temu dokumentowi, wypełnianiu tego planu wpływów i wydatków, planowaniu wpływów, planowaniu wydatków, wychodzi Państwu taka matematyczna tak naprawdę odpowiedź na to, jaka kwota finansowania jest Państwu potrzebna, abyście mogli dalej działać i konkurować z innymi firmami. Dodatkowo w centrach obsługi przedsiębiorców uzyskacie Państwo wsparcie w ramach faktoringu, leasingu, gwarancji portfelowej EFG, a także poręczeń, funduszy poręczeniowych. Współpracujemy z 16 lokalnymi funduszami poręczeniowymi. Tutaj na terenie województwa dolnośląskiego pomagamy w uzyskaniu poręczenia Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego, którego poręczenie przy finansowaniu w ramach tarczy antykryzysowej absolutnie nic nie kosztuje. Dolnośląski Fundusz Gospodarczy również poręczy Państwu, firmom, które mają problem z twardym zabezpieczeniem, również poręczy standardowe finansowanie. 70% wielkości finansowania netto, nie więcej niż 1 milion. A teraz, tak jak zapowiadałam, oddam głos koledze z naszej spółki zależnej ARP Leasing, który opowie Państwu o instrumentach wsparcia, które oferuje nasza spółka zależna. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do naszej karty. Ja się nazywam Rafał Bała. Jestem menadżerem do spraw transakcji leasingowych w ARP Leasing. Jesteśmy spółką córką ARP i mamy przyjemność od 2 lat oferować produkty leasingowe. Jak Państwo zapewne wiecie, ale tak jakby dla uporządkowania informacji, dla kogo generalnie leasing? Leasing jest dla firm, które chcą w szybkim czasie podnieść swoją konkurencyjność, chcą mieć dostęp do nowych, nowoczesnych technologii, poszukują takiego elastycznego źródła finansowania majątku trwałego. Leasing jest dla przedsiębiorstw, które z powodu niewystarczającego poziomu środków bieżących nie mogą rozwijać swojego biznesu. No i jeszcze jedna informacja, jakby taka dosyć istotna, a mianowicie ważne jest, że leasing obniża nam, jakby powoduje nam dodatnie korzyści podatkowe, dlatego że raty leasingowe w całości są zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Z tego też względu leasing jest atrakcyjną formą finansowania, jest bardzo szeroko wykorzystywany przez przedsiębiorców. Natomiast nasza oferta wpisuje się w ogólną ofertę, która jest na rynku, aczkolwiek staramy się tą ofertę ubezpieczać, znaczy jakby uzupełniać. Generalnie chodzi o to, że staramy się Państwu oferować leasingi na
środki, urządzenia przede wszystkim, które nie cieszą się tak dużym zainteresowaniem w firmach leasingowych. Na takie urządzenia, maszyny, które powstają przez długi czas się budują. Z nami Państwo możecie sfinansować cały taki proces inwestycyjny od momentu zamówienia aż do wytworzenia produktu. Muszę powiedzieć, że mamy już przećwiczone takie drogi, gdzie urządzenie budowało się rok i dwa miesiące. Jesteśmy w stanie na te pieniądze poczekać na tak długi czas. To w tym czasie macie Państwo jak gdyby swoistą karencję, ponieważ jest zawarta umowa leasingu, my płacimy dostawcy odpowiednie zaliczki zgodnie z umowami, aż do momentu, kiedy Państwo nie otrzymujecie tej maszyny czy tego urządzenia, które zostało zamówione, nie są płacone oczywiście raty leasingowe. Jesteśmy podmiotem, który jest w tym zakresie w stanie zaoferować dużą elastyczność, zarówno co do sposobu zabezpieczania, jak i co do kompleksowego oferowania i warunkowania takich umów. Jednocześnie, tak jak już powiedziałem, ze względu na swoje właściwości, leasing jest swoistą alternatywą lub uzupełnieniem posiadanych lub wnioskowanych innego rodzaju produktów pożyczkowych czy kredytowych. Leasing pozwala na finansowanie zakupu środków trwałych praktycznie bez istotnego naruszenia kapitałów własnych. Pozwala na dokonywanie zakupów środków trwałych zarówno nowych, jak i używanych. Istotną rolą leasingu i naszej, a przede wszystkim naszej oferty, tu chciałbym bez powrotu wrócić do tej części związanej trochę z COVID-em, trochę również z inflacją, są te produkty, które oferujemy. Ponieważ jest to już nasze trzecie spotkanie w ramach inicjatywy firm rodzinnych, chciałbym tylko przypomnieć, że cały czas mamy w ofercie te wszystkie produkty, które zostały wygenerowane na samym początku i przez cały okres trwania pandemii, a mianowicie leasing z karencją wsparcia środków transportu ciężkiego, przeznaczony właśnie na wykupywanie przez nas środków transportu ciężkiego z innych firm leasingowych i udzielanie na nowo leasingu u nas, przez co jesteśmy w stanie przy zaoferowaniu karencji 12 miesięcy plus kolejnego rozłożenia na kolejne 5 lat spłaty, tak naprawdę wydłużyć dzisiejszy leasing, jeżeli firma posiadała leasing w innej firmie leasingowej, jesteśmy to w stanie wydłużyć łącznie praktycznie 8-9 lat w zależności od sytuacji. Leasing, remaszyneria, który działa bardzo podobnie, czyli już nie transport, nie środki transportu ciężkiego, ale maszyny i urządzenia, które do tej pory były finansowane przez inne firmy leasingowe. Też jesteśmy je w stanie wykupić z innego towarzystwa leasingowego. W tym finansowaniu zaproponować Państwu karencję w spłacie i wydłużenie okresu spłaty. Bardzo atrakcyjnym nam się wydaje również leasing maszyneria, w ramach którego jesteśmy w stanie zaoferować zakup maszyn i urządzeń. Przyznam, że to już taka praktyka się wytworzyła, to już mamy tutaj na bazie naszych doświadczeń, chciałbym tu właśnie powiedzieć, że bardzo często ten leasing jest wykorzystywany właśnie na uzupełnienie środków w firmie klienta, ze względu na to, że są nam oferowane przez klientów w ramach właśnie tego produktu maszyny i urządzenia do leasingu zwrotnego. Z oczywistego względu klient w tym momencie otrzymuje od nas środki, leasing spłaca
zarówno z możliwością właśnie zastosowania odpowiedniej karencji i wydłużenia okresu i dosyć długiego okresu spłaty, nawet 7 lat. Natomiast fizycznie na moment zawarcia umowy klient jest w stanie pozyskać bezproblemowo środki finansowe, które może z powrotem przeznaczyć na bieżącą działalność, w tym również właśnie na uzupełnienie środków, które są potrzebne i również i w ramach inflacji. Oferujemy również jeszcze kolejny produkt, ale to już jest bardzo specjalistyczny, jest to wsparcie dedykowane tylko konkretnym przedsiębiorcom, wsparcie dla przedsiębiorców sektora autobusowych, przewozów pasażerskich. Jest to produkt, który jest oferowany przy współpracy z innymi firmami leasingowymi. Tutaj w ramach tego produktu jesteśmy w stanie przez maksymalnie 12 miesięcy pomóc klientom w ten sposób, że przejmujemy spłatę leasingu w dotychczasowej firmie leasingowej. Przez 12 miesięcy my tą spłatę realizujemy za klienta, a klient następnie zaczyna spłacać zarówno za nas pożyczkę, jak i do firmy leasingowej do raty, ale ten produkt się przeważnie wiąże również i z wydłużeniem po stronie firmy leasingowej okresu spłaty, także to wejście w ten okres spłaty jest takie dosyć miękkie i w sytuacji, kiedy już jest ta poprawa, kiedy sytuacji klienta wydaje się, że wejście w ten czas spłaty jest takie dosyć bezproblemowe. Zachęcam Państwa do nas, tak jak już tutaj Monika wcześniej powiedziała, również my mamy jeszcze dosyć dużo środków, właśnie na pewno mamy dużo środków ze względu na naszą zwykłą komercyjną działalność, ale również jeszcze też sporo środków finansowych zostało w ramach pakietów tarczy antykryzysowej i jesteśmy w stanie jeszcze wiele leasingów, czy też różnych tych innych produktów, o których przed chwilą rozmawialiśmy, sfinansować dla Państwa. Dziękuję bardzo. Dobrze. Szanowni Państwo, w ramach podsumowania już tylko ostatnie dwa slajdy. Moja taka krótka refleksja ze spotkań z Państwem, z przedsiębiorcami, bo bardzo często spotykamy się i na webinariach, i bezpośrednio, no i pojawia się bardzo dużo pytań. Przede wszystkim, no, czy w Agencji Rozwoju Przemysłu można dostać pieniądze? Nie, nigdy nie można ich dostać. My finansujemy na bazie komercyjnej, czyli finansujemy przedsiębiorstwa w oparciu o obecną bądź przyszłą zdolność do spłaty zobowiązania, które zostanie u nas zaciągnięte. Ta komercyjność, czy charakter komercyjny finansowania też jest odzwierciedlony w tym, że zabezpieczamy takie finansowanie, zabezpieczamy je zawsze, zabezpieczamy je w ramach możliwości. To, o czym wspomnieli moi przedmówcy, w zależności od potrzeb, możliwości, staramy się strukturę także zabezpieczenia dobrać odpowiednio tak, żeby Państwo oczywiście no, czuli się z tym komfortowo, że część swojego majątku powierzacie nam niejako w ramach zabezpieczenia, a my oferując Państwu kapitał no, czujemy się wtedy bezpiecznie i wiemy o tym, że nawet w tym trudniejszym momencie w procesie restrukturyzacji taki kapitał zostanie zwrócony. Drugie takie pytanie, które się bardzo często pojawia, no to czym się różni to finansowanie nasze od finansowania bankowego? Ja odpowiadam zawsze wprost, no pieniądz ma ten sam kolor, także tutaj nie ma prawie żadnej różnicy, prawie dlatego, że my udzielamy pożyczek, banki komercyjne, instytucje komercyjne, finansowe, szczególnie te działające w obrębie prawa bankowego, udzielają kredytów. Kredyt, pożyczka, tak naprawdę semantyka. Jeżeli przyjrzą się Państwo umowom kredytowym, które posiadacie w swoich bankach i umowie pożyczki, która została zawarta z Agencją Rozwoju Przemysłu, wszelkie klauzule umowne, które tam są, czy kowenanty, czy te klauzule finansowe, czy niefinansowe, są takie same, nie ma żadnej różnicy. Jeżeli chodzi o kwestię zabezpieczenia i ewentualnej egzekucji z tego zabezpieczenia, także tożsamo do instytucji finansowych funkcjonujemy. Ustanawiamy hipoteki, ustanawiamy zastawy rejestrowe, cesje z polis ubezpieczeniowych, rachunków, podpisujemy weksle czy tak zwane 3/7.
Także tutaj nie widzę żadnych większych różnic. Kolejne pytanie, które się pojawia także, czy jesteśmy drożsi od banków? I też powiem wprost i szczerze, jeżeli będziemy oceniali marżę bankową i marżę Agencji Rozwoju Przemysłu, to tak, jesteśmy drożsi. Jesteśmy drożsi z pełną premedytacją. My nie chcemy być i nie możemy być tańsi. Dlaczego? Dlatego, że my zarządzamy pieniądzem publicznym. Pieniądzem publicznym, który został nam powierzony w celu redystrybucji na rynku komercyjnym. Więc gdybyśmy podeszli do finansowania konkurując z bankiem cenowo, no to byłoby bardzo duży problem, jak to wytłumaczyć i wyjaśnić, że niejako dumpingujemy komercyjny rynek finansowy. Także tego nie robimy, ale nasza cena zazwyczaj jest o kilka bipsów wyższa tylko od finansowania bankowego, także w wielu przypadkach, szczególnie tych ekspozycji mniejszych, jest niezauważalna, bo to jest być może set złotych. Ale jeszcze, jeżeli przyjrzymy się naszej tabeli opłat i prowizji, którą mamy, którą załączamy zawsze do naszej dokumentacji finansowej, no to znajdziecie Państwo w niej tylko dwie, trzy pozycje. Gdy analogicznie przeanalizujecie tabelę opłat i prowizji innej instytucji finansowej, może się okazać, że ta inna instytucja finansowa no, zaszyła w swojej tabeli opłat i prowizji szereg różnych prowizji, opłat, związanych z funkcjonowaniem danego finansowania. Staramy się wprowadzić też bardzo szybki proces decyzyjny. Jeżeli dokumentacja złożona w Agencji Rozwoju Przemysłu jest kompletna, staramy się decyzję podejmować w przeciągu maksymalnie 2 tygodni, to oczywiście w zależności od wielkości ekspozycji. To też istotne, nasz apetyt na finansowanie jest ograniczony oczywiście. Finansujemy przedsiębiorców z sektora MŚP maksymalnie do 20 milionów złotych, w skrajnych przypadkach zwiększamy tą ekspozycję. Duże firmy, duże korporacje finansujemy kwotami do maksymalnie 100 milionów złotych. Finansujemy też tylko w polskich złotych, czyli nie finansujemy ekspozycji walutowych, nie chcemy przejmować ryzyka walutowego i tym ryzykiem zarządzać. To też komunikujemy wprost, żeby nie było później niespodzianek, że no bardzo dużo pracy poświęcone na przygotowanie dokumentacji, wniosku, biznesplanu, a my nie jesteśmy w stanie sfinansować inwestycji w euro na przykład. Kolejne benefity, mówiąc językiem korzyści, które oferujemy, to na pewno okres finansowania. Standardowe projekty inwestycyjne na polskim rynku finansuje się z tenorem, z okresem maksymalnie do 10 lat. Rzadko ponad te 10 lat się wychodzi, no bo banki też mają problem z tym, jak zorganizować sobie kapitał dłuższy niż z perspektywą dłuższą niż 10 lat. My w Agencji Rozwoju Przemysłu finansujemy nawet do 15 lat, jeżeli taka potrzeba jest. Oczywiście musi być to rozsądna, bardzo dobrze uargumentowana, konkretnymi, wiarygodnymi założeniami możliwość. Organizujemy też finansowanie z dłuższymi okresami karencji niż standardowo na rynku są spotykane. No i to, o czym mówiłem w trakcie końca mojego pierwszego wystąpienia, to na pewno kwestia elastyczności. Elastycznie podchodzimy tak naprawdę do zaspokojenia Państwa potrzeb. Jeżeli widzimy, że biznes jest zdrowy, jeżeli widzimy, że potrzeby no, wykraczają poza takie kanoniczne, standardowe finansowanie, to staramy się do tego dopasować, staramy się elastycznie też tutaj nagiąć nasze polityki. I na sam koniec języka korzyści, co najistotniejsze, my jesteśmy partnerem na dobre i na złe, proszę Państwa, i bardzo często tutaj mój kolega mawia, że w trudnych sytuacjach płynność nie ma ceny. To jest święta prawda. Jeżeli będzie problem, jeżeli okaże się, że nie wiem, że koniunktura gospodarcza przeszkodzi, że kontrahent przeszkodzi, że wszelkiego rodzaju anomalie pojawią się w otoczeniu gospodarczym i Państwo napotkacie te problemy, no to mówiąc wprost, komercyjne instytucje finansowe mają bardzo duży problem, chociażby z perspektywy funkcjonowania regulacji związanych z prawem bankowym, do tego, żeby dać Wam kolejny czas na odetchnięcie, złapanie kolejnego wiatru w żagle. U nas nie ma tego problemu. My i drugi, i trzeci, i jak trzeba rozsądnie, oczywiście to czwarty raz, rozratujemy harmonogram, złagodzimy harmonogram spłaty tak, żebyście Państwo mogli odzyskać formę, żeby można było wygenerować nadwyżki finansowe, zdolność do spłaty zobowiązań. Szanowni Państwo, kończąc, zaufało nam wielu, tak jak mówiłem też w trakcie podsumowania roku 2021, wiele transakcji zrealizowanych na małe wolumeny, na te większe wolumeny, co drugi dzień średnio w tygodniu roboczym realizujemy całkiem pokaźną transakcję, także jak widać,
Klienci nam ufają, klienci chcą z nami współpracować. Nie prowadzimy szeroko zakrojonych kampanii medialnych, reklamując się. Raczej staramy się te kampanie profilować, spotykać się z Państwem, rozmawiać z Państwem, odpowiadać na Wasze potrzeby. I tak jak już tu dzisiaj było przez koleżankę i kolegę sugerowane, jesteśmy po pierwsze geograficznie dostępni dla Państwa, czyli w tych większych miastach w Polsce mamy swoje centra, w tych centrach mamy specjalistów, mamy dyrektorów, mamy wysokie kompetencje, kompetencje związane także ze specyfiką lokalnego rynku, rozumiemy te lokalne rynki, one nie są zawsze takie same, więc bardzo często właśnie taka lokalna kompetencja pomaga zrealizować konkretną transakcję, pomaga odpowiedzieć na Państwa potrzeby, przede wszystkim zrozumieć te potrzeby i dobrze je oszacować. Jesteśmy dostępni na dwóch stronach internetowych. W dolnym lewym rogu slajdu widzicie Państwo te, czy nawet trzy strony internetowe, przepraszam bardzo tutaj kolegów z RP Leasing, także trzy strony internetowe, na których znajdziecie naszą ofertę. Znajdziecie też na stronie podstawowej Agencji Rozwoju Przemysłu w tej zakładce finansowanie parametryzator pożyczkowy. W tym parametryzatorze, to też bardzo istotne, bo często Państwo o to pytacie, to ile to będzie kosztowało? Po odtikowaniu dwóch bodajże albo trzech pól, czyli wielkości finansowania, okresu finansowania, uzyskacie Państwo referencję cenową, czyli mniej więcej ile takie finansowanie w Agencji Rozwoju Przemysłu na określony czas przy odpowiednim zabezpieczeniu by kosztowało. Także zachęcam też do takiego przetestowania nas w kontekście tego, jak finansowanie w tej chwili wygląda w Państwa banku albo na rynku versus to, co możemy zaoferować. No i na sam koniec oczywiście odsyłam do naszych portali społecznościowych na Facebooku, na Twitterze, na LinkedInie. Tam praktycznie w cyklach dziennych, jeśli nie dziennych, to tygodniowych, informujemy o tym, co się u nas dzieje, jakie zmiany, jakie nowości w ofercie. Serdecznie zapraszam do Agencji Rozwoju Przemysłu i kończąc, zapraszam także do sesji pytań i odpowiedzi, oczywiście w miarę naszych możliwości. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo Państwu serdecznie za bardzo interesujące, bardzo zajmujące prezentacje. Rzeczywiście zachęcam teraz Państwa do zadawania pytań. Jest to okazja do tego, żeby być tutaj z naszymi ekspertami bardzo blisko i podzielić się, poprosić może o radę w kwestiach, które Państwa teraz na tę chwilę najbardziej zajmują, najbardziej kłopoczą. Będziemy tutaj te pytania wrzucać na naszą stronę główną. Czy coś się już pojawiło? Czekamy jeszcze chwilkę. I mamy pierwsze pytanie od pana Mariusza. Czy branża handlu i przeróbki węgla kamiennego do energetyki jest również finansowana? Ja spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, znaczy odpowiem na to pytanie. Tak, jest finansowana. W Agencji Rozwoju Przemysłu nie mamy żadnych czarnych list, o ile te listy, o ile te branże nie są kłopotliwe reputacyjnie. Mam nadzieję, że wiemy wszyscy, o co chodzi. Także jeżeli chodzi o kwestie finansowania, jeszcze kwestie finansowania właśnie energetyki związanej z węglem kamiennym, śladu węglowego, my w przeciwieństwie też do innych instytucji finansowych nie ograniczamy tutaj naszego apetytu na to. Jesteśmy po to, żeby systemowo wspierać polską gospodarkę, a jak jeszcze doskonale wszyscy wiemy, jeszcze długo gospodarka węglem kamiennym będzie stała, więc i szczególnie energetyka. Więc jak najbardziej tak, finansujemy węgiel, finansujemy wszystko, co związane z innymi paliwami. Finansujemy także, bo to też pewnego rodzaju ciekawostka, sektor obronny, także bardzo dużo instytucji absolutnie sektora obronnego nie chce finansować. My jak najbardziej nie mamy z tym problemu. No, to jest, że tak powiem, ściśle związane także z naszym bezpieczeństwem i gospodarką. Także podsumowując, faktycznie mamy kłopoty z finansowaniem takich trudniejszych branż, reputacyjnie wątpliwych, o tak. Bardzo ładnie powiedziane. Czy mikrofirmy będą mogły liczyć na współpracę z Państwem? Tak, z naciskiem na będą. Nie ukrywam i nie ukrywamy tutaj w trakcie też naszych spotkań, bo bardzo dużo takich pytań się pojawia, no, że po pierwsze trzeba być na rynku co najmniej 2 lata, po drugie trzeba wygenerować te 4 miliony złotych przychodów, pozytywny wynik na poziomie EBITDA czy na poziomie zysku netto. My jesteśmy na rynku w tej skali działania operacyjnego od 2 lat, także można powiedzieć, że mimo że jesteśmy już pełnoletnią organizacją,
to od strony organizacyjnej w kontekście obsługi sektora MŚP jesteśmy w fazie dopiero wzrostowej. To 7 centrów, które widzieli dzisiaj Państwo na mapie z kwaterem głównym w Warszawie, rozbudowuje dopiero swoje zdolności operacyjne. Także jeżeli w tym momencie wyszlibyśmy na rynek mikroprzedsiębiorców, no moglibyśmy zostać, oczywiście świetnie, ale moglibyśmy zostać zalani po prostu wielkością tego rynku, ilością wniosków, które nie moglibyśmy odpowiednio przetworzyć operacyjnie. Także jeszcze tych możliwości w tym zakresie nie mamy, a w przypadku niektórych programów, na przykład programu covidowego, o którym dyrektor Monika dzisiaj wspominała, jesteśmy zobligowani do tego, żeby bardzo szybko działać, czyli mówiąc wprost, po pełnym złożeniu wniosku mamy 2 tygodnie na pełne przeprocesowanie wniosku, więc jeszcze w skali sektora MŚP jesteśmy wydolni operacyjnie, jesteśmy w stanie odpowiedzieć szybko na Państwa potrzeby. Tak podchodząc już nawet wstępnie operacyjnie do sektora mikro, jeszcze w tej chwili taką operacyjnością nie możemy się wykazać, stąd mówimy wprost, jeszcze proszę chwilę poczekać. Rozumiem. Kolejne pytanie Pani Elżbiety. Czy z ARP Leasing może skorzystać przedsiębiorca, który osiąga przychody poniżej 4 milionów złotych, będący na księdze przychodów i rozchodów? Ja odpowiem na to pytanie. Niestety, nie, znaczy tak, jeśli przedsiębiorca osiąga przychody poniżej 4 milionów złotych, może skorzystać z naszej oferty. Niestety nie możemy na dzisiaj objąć przedsiębiorcę ofertą przedsiębiorcy, który ma książkę przychodów i rozchodów. Czyli generalnie rzecz biorąc, nadal mówimy o pełnej księgowości, natomiast przychody poniżej 4 milionów złotych, ale jeżeli jest pełna księgowość, jak najbardziej zachęcamy do, jesteśmy w stanie ofertę przedstawić. Dziękuję, czyli można. Kolejne pytanie Pana Marka. Czy finansowanie wyposażenia nowego biura również Państwo finansują? Jesteśmy w stanie sfinansować praktycznie wszystko, co niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, czyli na pewno finansowanie inwestycyjne, to o czym dzisiaj mówiliśmy, jesteśmy w stanie finansować nowy zakład produkcyjny, nową linię technologiczną, wszelkiego rodzaju naniesienia na, że tak powiem, na działkach, które Państwo będą posiadali w takim kanonicznym ujęciu, także wyposażenie. To wyposażenie relatywnie proste, ale i także bardziej wysublimowane. Tutaj dzisiaj Pan Rafał mówił o tym, że no, taką domeną ARP Leasing w przypadku finansowania leasingowego, bo to finansowanie leasingowe jest świetne, dlatego że otrzymują Państwo od razu tarczę podatkową, więc jest niezwykle optymalne z perspektywy efektywnego zarządzania kapitałem w Państwa firmach. No to finansowanie leasingowe oczywiście wchodzimy w, staramy się też nie naśladować rynku, czy nie duplikować tych rozwiązań, które na rynku są, czyli na przykład niekoniecznie lubimy finansować flotę, niekoniecznie możemy też lubić finansować wyposażenie nowego biura, dlatego że to wszystko, takie standardowe finansowania w leasingu zaoferują Państwu praktycznie wszystkie firmy leasingowe, które na rynku funkcjonują. Ale jeżeli chcieliby Państwo sfinansować bardzo specjalistyczną linię technologiczną, czy jakąś maszynę, czy urządzenie, które jest przykute do ściany, to większość firm leasingowych od razu powie nie, dlatego że bardzo trudno znaleźć na to rynek, dlatego że bardzo trudno to wycenić, szczególnie wycenić wartość rezydualną, bardzo trudno dookreślić, jak można by było się w ewentualnych problemach zaspokoić, windykując, że tak powiem, taką maszynę, urządzenie czy część ciągu technologicznego, my to potrafimy zrobić. My takie kompetencje mamy, to jest nasza nisza rynkowa. Także mówiąc, odpowiadając prosto to pytanie, po bardzo prosty leasing związany właśnie ze środkami transportu, z wyposażeniem biura, w maszyny biurowe wszelkiego rodzaju, drukarki, ksero i tak dalej. Po pierwsze, zapraszamy serdecznie do banków, z którymi Państwo współpracują. Oni na pewno odpowiedzą na Państwa potrzeby bardzo elastycznie. Po drugie, zapraszamy także do wszelkiego rodzaju leasingów fabrycznych, które są też przy okazji oferowane przez dystrybutorów tegoż biura i tutaj z tym problemu nie będzie. My raczej chcemy się specjalizować w takich trochę trudniejszych rzeczach. Jak Państwo widzieli w trakcie prezentacji, wtedy, kiedy rozpoczęła się epidemia, bardzo mocno ucierpiał sektor transportowy. Nikt nie chciał wtedy finansować sektora transportowego, no bo samochody stały na parkingach, autobusy stały na parkingach, tak? My wyszliśmy z inicjatywą, że właśnie wejdziemy w te trudniejsze finansowanie, wejdziemy w ten trudniejszy czas, zrefinansujemy te leasingi, wydłużymy okresy finansowania
wydłużymy, inaczej rozpoznamy wartość rezydualną tychże środków bardziej wysublimowanych, większych środków transportu niż komercyjny rynek. Komercyjny rynek doskonale sobie radzi z rzeczami łatwiejszymi, my staramy się uzupełniać ten komercyjny rynek trudniejszymi rzeczami. Także panie Marku, jeśli bank czy spółka leasingowa, z którą pan dotychczas współpracował, powie nie, to oczywiście zweryfikujemy nasze możliwości w tym zakresie, bardzo możliwe, że też przedstawimy ofertę, aczkolwiek chyba wydaje mi się na ten moment, że łatwiej będzie to zrobić w takim komercyjnej instytucji finansowej. I pytanie pana Andrzeja, jak długo trwa procesowanie finansowania? Po jakim czasie finansowanie można otrzymać? Pani dyrektor Monika odpowie na to pytanie. Jak najbardziej. Po pierwsze, na wstępie, bo tutaj jest napisane, to znaczy za ile można liczyć na otrzymanie dofinansowania. Proszę pamiętać, że my nie dotujemy, nie dofinansowujemy, my udzielamy pożyczek korporacyjnie, czyli każda kwota finansowania, które podstawiamy, musi być do nas zwrócona. Jeśli popatrzymy na to w kontekście dofinansowania inwestycji, to jak najbardziej możemy mówić tutaj o dofinansowaniu. Ile czasu trwa procesowanie finansowania? To zależy, o jakie finansowanie Państwo wnioskujecie. Bo tak jak wspominał wcześniej dyrektor, finansowanie w ramach tarczy, wniosek o finansowanie w ramach tarczy antykryzysowej, do tego obliguje nas ustawa i musimy, jeżeli wpłyną do nas kompletne dokumenty, to w ciągu 14 dni musimy Państwu udzielić odpowiedzi, czyli dać decyzję, czy podchodzimy do takiego finansowania, czy nie podchodzimy do takiego finansowania. Czyli jeszcze raz podkreślam, w momencie, kiedy wpłynie kompletny wniosek, czyli wszystkie dokumenty, które są wymienione na stronie internetowej, będą, ten wniosek będzie wraz z tymi dokumentami, to mamy 14 dni na podjęcie decyzji, czy wchodzimy w takie finansowanie, czy nie. I też wszystko zależy od tego, jak mocno skomplikowana jest transakcja. I tutaj mówię o na przykład finansowaniu standardowym, inwestycyjnym czy obrotowym. To tutaj tego czasu możemy potrzebować, będziemy potrzebować na pewno troszeczkę więcej, aniżeli tylko 14 dni. Czy wyczerpałam odpowiedź, czy powinnam jeszcze Państwu coś dodać, czy... To jeszcze tylko krótko. Szanowni Państwo, dzisiaj Pani Dyrektor Monika prezentowała właśnie tą ofertę antyinflacyjną. To jest bardzo ciekawy produkt, rynek w tej chwili tego nie oferuje w tych dwóch wariantach. Odpowiadając też na pytanie, ile czasu trwa takie procesowanie finansowania, to w głównej mierze od Państwa zależy, jak dobrze przygotujecie takie materiały, bo jeżeli mówimy o procesie o tej pożyczce antyinflacyjnej w wydaniu inwestycyjnym, to Państwo muszą bardzo sami się bardzo skrupulatnie podliczyć, jak bardzo rozjechał Wam się, kolokwialnie mówiąc, budżet z uwagi na inflację, tak? Czyli ile Wam finalnie zabraknie versus ten biznesplan, który złożyliście z budżetem do banku finansującego. No bo jest taka sytuacja, że bank finansujący powie wprost, no to nie jest mój problem, tak? No Wy złożyliście biznesplan, dostaliście decyzję, uruchomiliśmy finansowanie, a że teraz się ceny rozjechały, ceny materiałów, ceny transportu, ceny robocizny, no to pewnie jakiś bufor w tym budżecie założyliście sobie, tak? Więc my też tego oczekujemy, że to wy podliczycie się bardzo dobrze i powiecie nam w swoim materiale, który złożycie i także w tej obrotówce, o której pani dyrektor wspominała przy finansowaniu tarczowym, tej takiej rocznym analizie przepływów w waszej firmie, to jest bardzo pożyteczne ćwiczenie także, żeby zweryfikować, czy czasem od strony kapitału obrotowego nie jesteśmy trochę za krótko, że tak powiem, z perspektywy jakiejś fluktuacji cyklu rocznego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Także to jest te ćwiczenia tak naprawdę no, nam dadzą podstawę do tego, żeby udzielić finansowanie, ale Państwu przede wszystkim dadzą podstawę do tego, żebyście no, wiedzieli, czy trudniejszy czas przed Wami, czy ten trudniejszy czas już być może macie poza sobą. My bardzo proaktywnie odpowiadamy na Państwa potrzeby. Jeżeli taki kompletny wniosek spływa, tak jak to zostało powiedziane, nasz proces decyzyjny to około 2 tygodni, w zależności od kwoty. No jeżeli ta kwota wychodzi tam poza 10 milionów złotych, to my mamy jeszcze obligo procesować to na wyższym poziomie decyzyjnym, ale te kwoty do 10 milionów złotych bardzo szybko odpowiadamy. I pytanie pana Piotra, czy ujemna EBITDA za zeszły rok
całkowicie eliminuje możliwość współpracy z ERP? Nie do końca, to znaczy w zależności od produktu. Jeżeli mówimy o finansowaniu tarczowym, my jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego ta EBITDA była za zeszły rok ujemna, tak? Czyli na przykład to, o czym też była dzisiaj mowa, w głównej mierze przy finansowaniu tarczowym, czyli tym związanym z epidemią COVID i problemami, które pojawiły się w związku z tym, bardzo często patrzymy na rok 2019, rok 2018, dlatego że to były lata, w których przedsiębiorstwa działały w normalnych realiach społeczno-gospodarczych. Czyli nie było, że tak powiem, większego problemu, który mógłby komplikować rzeczywistość. W roku 2020 pojawił się COVID, ten COVID zablokował, tak jak dzisiaj mówiłem w trakcie mojego wystąpienia, zburzył albo ograniczył łańcuchy dostaw, łańcuchy zależności i to odbiło się na wielu przedsiębiorstwach, zachwiało także EBITDA-ami, mówiąc wprost, tak? Także ten wynik operacyjny przed amortyzacją niestety w wielu przypadkach był ujemny, i to skomplikowało sytuację. My z perspektywy finansowania tarczowego to rozumiemy. Wiemy o tym, że jeżeli przedsiębiorstwo dobrze sobie radziło w roku 2019, w roku 2018, to zapewne dobrze sobie poradzi w roku 2022, 2023, kiedy już mam gorącą nadzieję, pożegnamy się z pandemią i znowu rozpoczniemy funkcjonowanie w normalnym otoczeniu społeczno-gospodarczym. Także jeżeli ta EBITDA jest ujemna, to znaczy EBITDA jest tak naprawdę wytyczną do analizy zdolności do spłaty zobowiązań i też no, jest taki magiczny, kanoniczny wskaźnik dług netto do EBITDA, on nie powinien być większy niż 4, bo jeżeli jest większy niż 4, wiele instytucji finansowych, my też pewnie będziemy mieli z tym kłopot, żeby do takiego finansowania podejść. Ale jeszcze raz, już tak wprost odpowiadając, case by case. Jeżeli ta EBITDA była ujemna tylko w jednym roku, ale w pozostałych była dodatnia, to myślę, że możemy się zastanowić nad współpracą. Dziękuję bardzo. I kolejne pytanie. Pan Andrzej pyta, czy z Państwa osób może skorzystać firma zagraniczna? Raczej nie. Raczej nie. Firmy zagraniczne, Agencja Rozwoju Przemysłu statutowo została powołana do tego, żeby wspierać polski przemysł, polskich przedsiębiorców, przedsiębiorców zlokalizowanych w Polsce. To jest pierwsza sprawa, taki czynnik no, bardzo obiektywny i ten kapitał, który jest tam powierzany jest także po to, żebyśmy wspierali no, polską przedsiębiorczość. Oczywiście możemy tutaj długo dyskutować, że firma zagraniczna także kreuje miejsca pracy, te miejsca pracy i także odprowadza podatki w polskich realiach, no ale w założeniu mamy jednak wspierać polskie firmy. A już też także odwołując się do kwestii operacyjności Agencji Rozwoju Przemysłu, posiadamy tutaj lokalne kompetencje, polskie kompetencje i polską jurysdykcję. Bardzo ciężko byłoby nam teraz uczyć się jurysdykcji zagranicznej, no bo jeżeli zagraniczna firma chce zrealizować jakieś swoje zamierzenie w Polsce i to się nie powiedzie, no to my później musimy na przykład w procesie windykacji powinniśmy wyjść za granicę. Tak, no i teraz pojawia się pytanie, czy lokalne prawo za granicą umożliwia nam efektywne prowadzenie takiego procesu? Nie wiemy tego. I na razie no, nie ma chyba potrzeby, żebyśmy się tego uczyli. Od tego są firmy, od tego są banki, duże banki, także te banki globalne. Od tego też jest KUKE, bo KUKE bardzo mocno pomaga w obie strony, zarówno w eksportowo i już od dawna także w kontekście takiej ekspansji lokalnej firm zagranicznych. Także zachęcamy tutaj do odwiedzenia naszej spółki siostrzanej KUKE. Myślę, że tam rozwiązanie problemu się znajdzie. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, jakby się mogli prosić. I pan Paweł pyta, dla wielu przedsiębiorców obecne problemy, poziom skomplikowania z rozliczeniem drugiej tarczy, a co za tym idzie, groźbą jej zwrotu, będzie można liczyć na wsparcie pożyczką na zachowanie płynności przy takim zdarzeniu. To znaczy, czy jak rozumiem to pytanie, czy wtedy, kiedy będzie właśnie groźba zwrotu rozliczenia drugiej tarczy? Panie Pawle, odpowiadając na pytanie, my co za zasady nie finansujemy, nie mamy pożyczki na zwrot drugiej tarczy, ale oczywiście mamy pożyczki obrotowe. Jeżeli zwrot drugiej tarczy wiąże się z tym, że zachwiane zostanie płynność firmy, bo część, że tak powiem, środków trzeba będzie spożytkować na spłatę takiego zobowiązania, to oczywiście jesteśmy w stanie pomóc. Jesteśmy w stanie pomóc, to znaczy wesprzeć obrotowo firmę, a że część tego obrotu, czy że część tej pożyczki pójdzie akurat na spłatę tarczy, no cóż, takie są realia gospodarcze. Równie dobrze mogłoby pójść na zatowarowanie, na zapłatę danin publiczno-cywilnych, czy wypłatę wynagrodzeń pracowników. To jest kapitał obrotowy, który zostanie ze firmy wyjęty,
My jesteśmy po to, żeby taki kapitał obrotowy, że tak powiem, uzupełnić lukę. Więc też znowu zapraszamy. A ja dodam tylko, że jak z pytania wynika, rozliczenie drugiej tarczy, czyli przedsiębiorca ucierpiał w związku z negatywnymi skutkami pandemii, zatem jak najbardziej kwalifikuje się na wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. I dalsze już jakby konsekwencje tego, to powiedział o tym dyrektor Konrad, zabierając środki finansowe z bieżącej działalności finansowej na zwrot, który został otrzymany z PFR-u, tym samym przedsiębiorcy zaczyna brakować środków finansowych na bieżącą działalność. Czyli jak najbardziej tutaj wskazanym jest wsparcie finansowe w ramach tarczy antykryzysowej na dofinansowanie deficytów w kapitale obrotowym. Pytanie pana Jakuba, czy przeniesienie leasingu, wzięcie leasingu przez przedsiębiorcę, który jest na księdze przychodów i rozchodów, jest również niemożliwe? Ja już na to pytanie troszkę odpowiedziałem wcześniej. Tak, rzeczywiście na razie nie mamy możliwości finansowania, czyli udzielenia leasingu dla przedsiębiorcy będących na książce. Natomiast jest jeden z tych produktów, o których wcześniej mówiłem, a mianowicie pożyczka na spłatę rat leasingowych, ale on jest tylko właśnie dla firm sektora autobusowych przewozów pasażerskich. Tam nie patrzymy na sposób rozliczania się przez przedsiębiorcę. Natomiast no to jest jedyny taki produkt, w którym my właśnie spłacając raty za przedsiębiorcę, nie patrzymy, jak ten przedsiębiorca się rozlicza, czy w jakiej postaci prowadzi swoją dokumentację finansową. Natomiast co do samego leasingu jako takiego, na razie niestety nie jesteśmy w stanie zaoferować przedsiębiorców na książce ani udzielenia, ani przeniesienia leasingu z innej firmy leasingu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Z tego co widzimy, było to ostatnie pytanie. Nie ma więcej pytań. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkim naszym uczestnikom dziękuję za bardzo uważne wysłuchanie prezentacji i za liczne i równie ważne pytania. Państwu raz jeszcze z Agencji Rozwoju Przemysłu bardzo dziękuję za dzisiejszą prezentację, za dzisiejsze informacje, którymi się Państwo podzieliliście. Niezmiernie ważne, niezmiernie niepotrzebne w dzisiejszych czasach. Myślę, że to jest coś, co ta rzeczywistość, którą mamy jeszcze przez jakiś czas z nami zostanie i wiele takiej pomocy przedsiębiorcy będą potrzebowali. Dziękuję raz jeszcze wszystkim prowadzącym, prezenterom oraz uczestnikom prezentacji dzisiejszego spotkania. Zapraszamy na nasze kolejne webinaria. Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę firmyrodzinne.pl. Tam macie Państwo informacje na temat naszych bieżących działalności, na temat tego, co planujemy, jeżeli chodzi też o webinaria w najbliższym czasie. To webinarium było nagrywane, za jakiś czas nagranie będzie dostępne na YouTubie, także będzie można sobie odsłuchać i wrócić do potrzebnych informacji. Raz jeszcze bardzo dziękuję, życzę miłego dnia i powodzenia i zdrowia wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.